Chcę, żebyście dowiedzieli się o tym, że ten wielki Bóg, który był, jest i będzie ciągle ten sam, On dzisiaj czeka na Ciebie. On dzisiaj woła do Ciebie. On dzisiaj tak bardzo chce, abyś odpowiedział na Jego wołanie. On dzisiaj tak bardzo potrzebuje Twojej osoby. On 2000 lat temu na krzyżu Golgoty umarł za moje i Twoje grzechy. On tutaj zszedł na ziemię nie po to, aby służyć innym, ale po to, aby ludzie zrozumieli, jaka jest wielka potęga Boga. On nie przyszedł tylko do małego problemu. On przyszedł do całokształtu problemu człowieka. On przyszedł na ziemię, umarł za grzechy, wstał z martwych, wstąpił do nieba, potem zesłał swojego świętego ducha, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja, przyjaciele, mając 17 lat, zamordowałem człowieka. Przesiedziałem wiele lat w więzieniach. Byłem narkomanem, byłem człowiekiem, który niszczył siebie i innych. Ale kiedy pewnego dnia spotkałem tego Jezusa, o którym tobie dzisiaj mówię, to moje życie uległo zmianie. Wystarczy, że uwierzysz w niezasłużoną przychylność Boga dla człowieka. Wystarczy, że uwierzysz, że Jezus Chrystus jest żywy, że On jest Panem Panów i Królem Królów. Wystarczy, że uwierzysz, że religia to nie Bóg, a Bóg to nie religia. I wystarczy, że to wszystko wyznasz ustami swoimi jako to, że On jest Twoim Panem, że zawołasz do Niego dzisiaj, powiesz: Jezus, ja Ciebie kocham, Jezus, mi zależy na Tobie, Jezus, ja chcę oddać Tobie swoje życie. Wtedy On przyjdzie do Ciebie, On przyjdzie do Twojego życia, On zmieni Twoje życie, On uderzy potężną mocą z nieba i każda sytuacja Twojego życia zostanie absolutnie zmieniona. Po śmierci pójdziesz do nieba, a resztę życia tu na ziemi spędzisz z możliwością korzystania z Bożej mocy. Jeżeli dzisiaj chcesz, to przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Posłuchajcie, ludzie, tego, o czym będziemy mówić. Podchodźcie do tych ludzi, którzy tutaj z nami są. Dzisiaj możesz zostać uzdrowiony z każdej choroby. Dzisiaj możesz zostać uwolniony od każdej mocy demonicznej. Jeżeli dzisiaj zechcesz, wiara połączona z łaską doprowadzi do manifestacji Bożej mocy. Jeżeli tylko zechcesz, posłuchaj tego, co będą mówili dzisiaj ludzie, i przyjmij Jezusa.